Witajcie, z tej strony Xavi, a dzisiaj przychodzę do was naprawdę z zajebistą informacją. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to kilka godzin temu, oczywiście jak to nagrywam, Steel potwierdził, potwierdziło, że pojawi się DLC do Five Nights at Freddy's Security Breach. Owe zdjęcie pojawiło się na ich oficjalnym Twitterze i przynajmniej z tego co wynika, to fangiem będzie się nazywał Five Nights at Freddy's Security Breach i będzie za darmo. Dzisiaj przeanalizujemy sobie to, co się pojawiło na tym obrazku, to co wiemy na ten temat i według mnie kiedy również się pojawi całkowicie grabo. Z tego co przynajmniej na obecną chwilę wiem, no to nie wiemy kiedy dokładnie się pojawi. Wiemy tylko, że stanie się to w 2023 roku także. No cóż, nie będę już za dużo pierniczył, bo ten step jest tak naprawdę strasznie na spontanie. Możecie zejść lajka. I cóż, zapraszam Was do oglądania. Także, cóż, jeśli chodzi o cały obrazek, to na pierwszy rzut oka rzuca się, że pojawia się jakaś tajemnicza dziewczynka, o której chyba nie za wiele wiemy, i znajduje się ona, no, w ruinach Pizza Na początku to taka pierwsza rzecz, która poza tym rzuciła mi się w oko, to rozwalona statua Frediego na środku oraz te ekrany, jest ich dokładnie około 6, na każdym z nich jest inaczej przedstawiony Gregory. Jednak to, co najbardziej przykuło moją uwagę w tych obrazach, to właśnie. To, że na jednym z nich jest napisane Help me, czyli pomóż mi, jeżeli ktoś jeszcze nie ogarnie angielskiego. Jednak zainteresowało mnie to, ponieważ mamy dwie bardzo ciekawe rzeczy, czyli to, że pojawia się jakakolwiek dziwna, nieznajoma nam dziewczynka, która jest. no. W takim dość nieodpowiednim miejscu dla dzieci, i na ekranach mamy Gregorego, który, no, mówi, że help me. Według mnie, w całym tym nowym DLC, nową grywalną postacią nie będzie właśnie Gregory, tylko będzie ta dziewczynka, która pojawi się na środku, a naszą misją, jako właśnie tą główną bohaterką, będzie pomóc w jakiś sposób temu Gregoremu. I tutaj widzę dwie możliwości na to, jak to może się wykreować. Po pierwsze, to musimy pomóc Gregoremu, którego na przykład zwappała w battendingu albo Gregory wraca do pisarni po jakimkolwiek. Zakończeń. Oczywiście tych złych, w których się spaliła pizzeria, No i próbuje coś zrobić, a my musimy mu pomóc. W sensie jest jeszcze jakaś opcja, że ta dziewczynka będzie tak naprawdę drugoplanową postacią, a dalej będziemy grali w tej grze. Gregory mi ona tu się pojawia, bo będzie miała jakąś ważną rolę w grze, ale no nie wydaje mi się tak szczerze. Co do innych takich rzeczy, jakie pojawiają się na tym obrazku, to jest to rozwalona Chica, Ta, którą potraktowaliśmy prasą hydrauliczną. I pojawia się ona w tle obok statuły tego Frediego także. Może też będziemy jakieś fajne znaczenie w grze. Teraz mnie ciekawi jedna zasadnicza rzecz. Całe te DLC będzie darmowe, co jest w sumie dość spoko, jednak pozostaje nam jedno z właśnie bardzo ważne pytanie, czyli ile tak naprawdę to DLC wniesie do fabuły? Mamy tak naprawdę kilka rzeczy, które mogą przeświadczyć o tym, że to DLC będzie ważne lub nie. Po pierwsze, to jest kurde mać, to jest kurde mać DLC, w sensie... Jest opcja, że Steel Wool sobie to rozegra tak, że tak naprawdę nie będzie rozwinięcia fabuły, będzie tylko jakiś gameplay i powiedzmy się okaże nagle, iż oni sobie powiedzą, że to nie jest kanoniczne. Może też być tak, że jednak dowiemy się w końcu jaki ending był kanoniczny, co się tak właściwie wydarzyło i co się stało z Gregorem, że no potrzebuje naszej pomocy. Przy okazji chciałbym się też kurde dowiedzieć kim jest ta dziewczynka i jakie będzie miała znaczenie dla całej fabuły, ale to już raczej dość oczywiste. Biorąc pod uwagę, że Steelul zapowiedziało już, że FNAF pojawi się w 2023 i że w przeciwieństwie do Security Bridgea raczej obstawa i to, kto będzie robił tą grę się nie zmieni w trakcie, więc mi się wydaje, że biorąc pod uwagę to, kiedy wyszło Security Breach, to ta gra może się pojawić gdzieś na początku właśnie 2023. W sensie nie zrozumie się źle, rozumiem, że to jest i tak dalej, ale jest jeszcze opcja na to, że ta gra pojawi się całkiem późno, na przykład gdzieś pod koniec lata w 2023. Jednak, no, kurde. Teoretycznie, gdyby Publikowali grę rok po wydaniu pierwszego teasera, to myślę, że była całkiem dopracowana. Jednak według mnie bardziej odpowiadałoby mi i myślę, że reszcie fandomu. Takie coś, jakby no po prostu samo DLC wyszło jakiś rok po Security Breachu, a jeżeli macie już powiedzieć w 2023, to mi się wydaje, że gdzieś właśnie po świętach, po Sylwestrze, wtedy nikt się nie będzie raczej nic nowego spodziewał. I jeb, nagle pojawia się gra. Jednak cóż, wiem, że ten film jest naprawdę krótki, po prostu przed chwilą się dowiedziałem o tym. Chciałem bardzo nagrać jak najszybciej. Jeżeli zauważyłeś w tym filmie jakieś nieścisłości, coś co powiedziałem źle, to przepraszam. Możesz mnie poprawić w komentarzu, najpewniej przypnę to. I cóż, ja już nie będę wam dłużej zawracał głowy. Zajmijcie się tym, co tam ważne jest w trakcie dnia. I cóż, dziękuję za oglądanie. Ja bym Xavi i do usłyszenia w kolejnym filmie.